Siła patriotów, siła tych... Nie mogłam sobie poradzić z chrapaniem męża, aż trafiłam na wyrób medyczny Desnoran. Skuteczność potwierdzona badaniami. Działa aż do 8 godzin. To mnie przekonało. Mój mąż już nie chrapie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Desnoran. Mam już siwe włosy. Niedługo będę wyglądał jak tata. Zrób to co ja. Zmień szampon na DX2 przeciwsiwieniu. To naprawdę takie proste? Srebrny szampon DX2 przeciwdziała siwieniu i pomaga przywrócić włosom ich naturalny ciemny kolor. O, widać, że stosujesz DX2. Po siwych włosach ani śladu. Ale i tak wyglądam jak tata. No co? Też zmieniłem szampon na DX2. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o siwych włosach. Codziennie świeżej, codziennie taniej, tylko w Delikatesach Centrum. Od poniedziałku do środy łopatka wieprzowa bez kości 13,99 za kilogram i mandarynki za jedyne 2,99 za kilogram. Oferty z Delikartą. Delikatesy Centrum. Miło Cię widzieć codziennie. Polskie zasoby złota są coraz większe. NBP realizuje konstytucyjne, ustawowe i patriotyczne zobowiązania. Razem budujemy siłę gospodarczą państwa polskiego i tworzymy rezerwy, które gwarantują bezpieczeństwo finansowe. Taki jest światowy trend. Takie są oczekiwania polskiego społeczeństwa. NBP w ciągu ostatnich 5 lat zwiększył zasoby złota ponad 3-krotnie. Dzięki temu wynoszą one niemal 360 ton. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Alu, znów ten palący ból. Znasz skuteczny lek na zgagę? Alu. Nie Alu, tylko Alugastrin, kochanie. Alugastrin? Jakiś zagraniczny wynalazek? Ależ skąd sprawdzony polski lek? Nie tylko szybko usuwa zgagę, ale też osłania żołądek przed podrażnieniami. Działa podwójnie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Alugastrin. Poczuj ulgę. Zapewnij ochronę. Nowy numer tygodnika Gazeta Polska. Chcą zniszczyć telewizję Republika. Ostatni bastion wolnego słowa. Ponadto w tygodniku. Prezydent. Powtórka z operacji Lech Kaczyński. Skok na prokuraturę. Rozmowa z prokuratorem Robertem Hernandem. Rządy Tuska. Rolnicy na pierwszy ogień. Kto tu jest okupantem? Czwarta wojna północna. I Wincenty Witos. Wizjoner. Czytaj w tygodniku Gazeta Polska. Dzisiaj w nowej oprawie i w nowej formule. Zaczynamy wydaniem specjalnym. Dzisiaj 19. Zapraszam, Danuta Cholecka. Co? Będę czuł się pełny. A potem będzie mi ciężko. A to oznacza tylko jedno. Gazy. Co teraz? Żeby uniknąć dyskomfortu trawiennego, zastosuj Travisto. Travisto wspomaga trawienie, eliminację nadmiaru gazów i wspiera układ pokarmowy. Travisto. I trawisz to. Monte. Razem smakuje najlepiej. Doskonałe połączenie delikatnego mlecznego kremu oraz pysznego kremu z czekolady i orzechów laskowych. Zot Monte. Zawsze tam, gdzie Twoja rodzina. Polskie zasoby złota są coraz większe. NBP realizuje konstytucyjne, ustawowe i patriotyczne zobowiązania. Razem budujemy siłę gospodarczą państwa polskiego i tworzymy rezerwy, które gwarantują bezpieczeństwo finansowe. Taki jest światowy trend. Takie są oczekiwania polskiego społeczeństwa. NBP w ciągu ostatnich 5 lat zwiększył zasoby złota ponad 3-krotnie. Dzięki temu wynoszą one niemal 360 ton. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Nowy numer tygodnika Gazeta Polska. Chcą zniszczyć telewizję Republika. Ostatni bastion wolnego słowa. Ponadto w tygodniku. Prezydent. Powtórka z operacji Lech Kaczyński. Skok na prokuraturę. Rozmowa z prokuratorem Robertem Hernandem. Rządy Tuska. Rolnicy na pierwszy ogień. Kto tu jest okupantem? Czwarta wojna północna.
i Wincenty Witos. Wizjoner. Czytaj w tygodniku Gazeta Polska. Nowy numer miesięcznika Nowe Państwo. W numerze raport Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej w latach 2007-2022. Ponadto w miesięczniku neodziennikarze Tuska. Studium przypadku. Czytaj w miesięczniku Nowe Państwo. Analizy, polityka, idee, historia, kultura, cywilizacja, społeczeństwo, świat. Niezależna Gazeta Polska. Nowe Państwo. Punkt wieczorny rozmowy Telewizji Republika. Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy wieczorny program Telewizji Republika. W punkt komentarz do wydarzeń społeczno-politycznych z udziałem polityków, ekspertów i komentatorów. Program w punkt od poniedziałku do czwartku o godzinie 20, a także w niedzielę o 9.06 tylko na antenie Telewizji Republika. Minęła 19, to jest program Dzisiaj, Danuta Cholecka. Dobry wieczór Państwu i zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Prezydent ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i zaapelował o ich natychmiastowe zwolnienie z więzienia. Procedura ułaskawieniowa według Adama Bodnara, czyli gra zdrowiem i życiem. Mariusz Błaszczak kolejnym ministrem pod lupą koalicji 13 grudnia. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, byłych szefów CBA.